Witam serdecznie. Gratulacje trenerze za 3 punkty. Chciałbym również podziękować kibicom za to, że przyjechali w takiej liczbie, za doping, za to, że mamy ich wsparcie. Mam nadzieję, że cały czas będziemy mieć i wszyscy wierzą, że ten wynik jest tutaj do odrobienia. Dziękuję zespołowi za walkę. Może te początkowe minuty i początek pierwszej połowy. Myślę, że Siarka była lepszym zespołem, ale później z każdą minutą graliśmy lepiej. W drugiej połowie ten mecz moim zdaniem się wyrównał i gdybyśmy my wykorzystali jakąś sytuację, to my wygralibyśmy ten mecz. Niestety tak się nie stało. Mogę powiedzieć, że z analizy nie straciliśmy bramki po stałym fragmencie gry, więc jest plus. Wiedzieliśmy, że Siarka w tym elemencie jest bardzo mocna, ale niestety nadzieliśmy się na jedną z kontr. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Na pewno zwycięstwo cieszy, bo wiadomo, że mając gdzieś tam w głowie przeszłość ubiegłego sezonu, gdzie przegraliśmy 2 razy i to wysoko, 1-4 u siebie, 4-0 na wyjeździe i potem też finał Pucharu Okręgowego, więc na pewno ten mecz był dla nas mega ważny, nie tylko dlatego, żeby gdzieś tam zachować dystans nad zespołami, które nas gonią, ale przede wszystkim też dlatego, żeby wszystkim związanym z klubem, związanych z klubem, z otoczką, z miastem, żeby dać wyraźny impuls, że Siarka chce grać w tym sezonie o coś więcej. Natomiast na pewno mecz miał kilka oblicz, tak? Bo wiadomo, gdzieś tam pierwsza faza meczu na pewno pod nasze dyktando, jak tutaj trener słusznie to zauważył, zespół gości miał problem, żeby przechwycić te nasze rozgrywanie od tyłu, w drugiej połowie troszeczkę to zmienili, ale w sumie tak jakby patrząc z perspektywy całego spotkania, no zespół gości miał tylko jedną sytuację, chyba Świdelskiego, który się uwolnił spod opieki obrońcy i uderzył wzdłuż bramki, gdzie bardzo dobrze zachował się Piotrek Pietryga i poza tym żadnej klarnej sytuacji nie mieli. My w sumie, prawdę mówiąc, też nie. I tak jakby no, cały mecz, przebieg meczu wskazywał, że będzie 0-0. Natomiast gdzieś ta ostatnia akcja, ten nasz impuls, ta chęć może przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść, wykorzystaliśmy ją. Przeliśmy bardzo ładną bramkę po kontrze, gdzie na pewno rzadko to się zdarza, bo my raczej gdzieś tam bazowaliśmy do tej pory na starych fragmentach i to, co powiedział ten gości, też odczytali to, zabezpieczyli się i mieliśmy z tym duży problem. Natomiast ta kontra zakończyła się 3 punktami. Cieszymy się bardzo z tego powodu, bo wiadomo, że takie zwycięstwo nie tylko z 3 punktów, ale cieszy podwójnie, ponieważ jest to wygrane pojedynek derbowy, a wiemy, jakie one były ostatnie, więc cieszymy się bardzo. I z tej strony tylko jedno podziękowanie, krótko, to co powiedziałem chłopakom w szatni. Dziękuję bardzo za to, co zrobili dzisiaj na boisku, bo naprawdę chyba gdzieś tam z perspektywy całego meczu zasłużyli na te 3 punkty. Cieszymy się, ale wiemy, że jeszcze długa droga przed nami, wiele spotkań, meczu, więc miejmy nadzieję, że ten mecz da nam takiego fajnego, pozytywnego impulsu na dalsze spotkania, bo wiadomo, jak powiedziałem, teraz zostało jeszcze nam 8 kolejek, więc jest to dużo spotkań, wszystko się może w tej tabeli zmienić, ale z takim potencjałem jak dzisiaj, z takim pozytywnym impulsem jak dzisiaj, myślę i wierzę w to, że zespół też będzie grał zupełnie inaczej, w innych spotkaniach będzie występował z tej pozycji nie tylko lidera, ale zespół przede wszystkim, który potrafi i chce grać w piłkę.